Panie i panowie, witamy na gali Prime 9. Siemano Wrocław! Jak się bawicie? No i co, zaczynamy Prime 9, więc zaczynamy o rozpoczęcie opening. Już tutaj poprowadzi Patryk. Dzięki! Bawimy się do końca! Trzymajcie się, piona! Najpierw do mnie Tazi podchodzi, ma streama, przybija mi piątkę, rozmawia ze mną normalnie, wszystko jest jakby w porządku i ja też do tego chłopaka nic nie miałem. Później jest taka sytuacja, że ja wpadam gdzieś w Marconia w krzesło, chciałem go kopnąć i nagle Tazi się oburzył w obóz partyzanta. Kurwa, Marconia to trzeba lać jak się tylko widzi, czym się widzi, co masz pod ręką, to w niego ładujesz. Tazi chyba jeszcze nie do końca to rozumiał, więc się o to do mnie gdzieś tam oburzył, potem na wywiadzie podszedł i mnie uderzył z partyzanta. Dobra, wiesz, to chłopak szuka walk, to jest taki świat, nie mam do niego pretensji, chłopak szuka walk, jak zrobić coś fajnego, głośnego, bądź nie wiem, wygra walkę i dobrze się pokaże, spoko, mogę to przyjąć, nie? I tutaj jest po prostu, obaj chcą sprawdzić, kto tutaj więcej danonków jadł, kto ma twardszą głowę. To powinno być wytarcie tutaj, moim zdaniem. Oj, koniec walki. No lekarz nie dopuszcza do tego starcia, to rozcięcie wygląda potwornie. Często jest tak, że wygląda to troszeczkę jak w matematyce. Ale jednak liczyłem, że ta runda dobiegnie, powiedzmy, do... przynajmniej będzie się toczyć dalej. Erwin Burzyński! Branża freakfightowa, no to jest rzecz absolutnie dynamiczna, pełna zmian. No właśnie, więc pierwsza taka zmiana w fightcardzie właśnie się wydarzyła. Słuchajcie, zwycięzca tej walki wejdzie do turnieju i niestety Dariusz Rutkiewicz nie zawalczy w niej, ale to nie problem, ponieważ ta walka się odbędzie. Zmiana będzie przeciwnika i też lekka zmiana formuły, to będzie jedna 3-minutowa runda K1 w małych rękawicach. To te wszystkie ciosy robiły robotę i tutaj wstrząsnęły. Widzimy ale tutaj tym prawym. Moment przed, Karpi też przyjął uderzenie, ale jednak wytrzymał i oddał. Jednogłośną decyzją sędziowską zwycięzcą tego pojedynku zostaje Damian De Karpi Kasprzak! Czegoś nie zrozumiałem? Decyzją sędziowską? Jak się trzy razy nie wygram, to stąd nie wychodzę. Wygrywam pierwszą, drugą, trzecią, wygrywam cały turniej i świętuję. Ten pojedynek w ogóle przerwał lekarz, bo tam trwało liczenie jeszcze w trakcie w oktagonie, kiedy przy 7 sekundzie już poleciały światła, z tego co przynajmniej ja zauważyłem. Wiesz co, chyba taka jest procedura, że generalnie sędziowie też, ta zmiana była na ostatnią chwilę, więc sędziowie musieli działać zgodnie z procedurami, czyli na przykład wyliczyć zawodnika, tak? I wtedy nawet jeśli jest dzwonek kończący, dźwięk kończący, no to jednak jest to wyliczenie, tak? Jeśli zawodnik byłby niezdolny, no to jest wtedy wygrana przez nokaut. W tym przypadku chyba jest wygrana na punkty, jeśli się nie mylę, panie redaktorze. Proszę, proszę, o, mamy tu Hollywood. Tak, jeszcze tutaj kręci rynku bokserski. Ależ akcja! Ależ akcja! Niesamowicie, Mati. Coś niesamowitego. Magical na deski poszedł. Chyba nie będzie chciał dalej walczyć. A więc koniec! I tutaj mamy ten high kick, który zatańczył dosłownie kaczuszki. Magical, można powiedzieć. Bitu wygląda na, nie wiem, remis? Ciężko powiedzieć, o. Ciężko powiedzieć, naprawdę, tutaj dały z siebie wszystko. Karolina Zupeczka Kaskowska! Nie wiem, nie podoba mi się ten wynik. Wydawało mi się, że ja wygrywam. Takie też informacje dawali mi z narożnika, trenerzy. Ależ krąży, jak taki wściekły szerszeń. Oj, ale teraz lewym trafił. Co tu się wydarzyło? Prawdziwy freak fight. Moc. Nie, odmawia. Czarny Polak odmawia. No, ależ widzimy, że psychę ma do bitki Tyron. No na pewno. Lepiej byłoby go w sobotę gdzieś w klubie nie spotkać. Ten pojedynek zwyciężył Damian De Karpi Kasprzak! Te ostatnie akcje prawdopodobnie przeważyły. Tak jest, on nawsadzał mu tych prostych. Katarzyna Lalula!
pokazały tutaj naprawdę bezsprzecznie. Ale mnie kurwa ręce bolą! Ale nie można zdobić aż tak! Ja pierniczę! Coś niesamowitego! I przepraszam, że no nie wykonałam całego. Nie musisz przepraszać! Powiem ci, że zlekceważyłam cię! Jesteś petarda, trenuj dalej, a rozjebiemy te tam z Fejmu czy z Klauta. Poczekamy, wchodzi Marianna Schreiber. Już jest w oktagonie. Przyznam się szczerze, że jak oglądałam tę walkę, to trochę się sama zestresowałam od samego oglądania. Też mam w sobie tyle odwagi, żeby po prostu stanąć naprzeciwko niej i powiedzieć jej, że gratuluję. Dziękuję. Ale i tak nie zapomnę ci tego, że dałaś mi w twarz. Dobra, to przeproszę cię za ten liść w twarz, jak wyjdziesz ze mną do walki. To musi widownia zadecydować teraz. Chcecie takiego pojedynku? No to zobaczymy, co na to organizatorzy, a ja gratuluję zwycięstwa Lalunie. No dobra, to jeszcze krótki face to face. No, 15 kilo różnicy, no bo on 89 wazy zbijał, głównie wody. No lepszy na pewno był. Na pewno lepszy był, dał z siebie wszystko chłopak. To nie jest trochę tak, że się tłumaczysz teraz? No bo mówisz teraz, mówisz, że byłeś chory, że różnica wagi, różnica wzrostu, że dużo pracy, dużo streamowania. Spoko, no daj mikrofon. Zadajesz mi pytanie, no ale wracając do tego twojego pytania, czy nie jest tak, że się trochę tłumaczy? Zadajesz mi pytanie, jak to wyglądało z moimi przygotowaniami. Mówię, jak jest, Mariusz Max Kolonko, no czy się tłumaczę? No gdybym wygrał, to bym się tłumaczył, że wygrałem. Tłumaczyłbym ci, że dlaczego wygrałem, jak do tego doszło. Zadajesz mi pytanie, co się stało, że przegrałem, to odpowiadam. No trudno, żebym ci odpowiedział, co się stało, że wygrałem, skoro przegrałem. No zawsze, wiesz, jeżeli ktoś ci zadaje pytanie, co się stało, no to tłumaczę ci, dlaczego, jak to się stało. Ale no, na samym początku też powiedziałem, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, no i takie jest życzko. Ale elaborując, ja nie jestem w ogóle wściekły, ja nigdy nie jestem agresywny, ja muszę się zawsze nabuzować przed wyjściem do oktagonu. Jestem tutaj! Uwaga, uwaga! Kocha ma doświadczenie w boju, widać, że na ulicy i to w tych domach, gdzie tam robili te streamy. Ciężkie chwile ma za sobą, to więc ona tam z chłopami, nawet chyba czekać. Solówki, jakieś shoty są, to... No mi się wydaje, że tu mama Mopsa będzie miała bardzo ciężko. Zwycięzczynią dzisiejszego pojedynku ogłosili Małgorzatę Gogę Magika! Koniec, magiczny wieczór! Kochani, witam, witam cały Wrocław, gut, gut! Kochani, daliście mi dużo otuchy, wspieraliście, dzisiaj miałem takie obrażenie widzów. No, normalnie za to kocham, szanuję. Good, good, aby do przodu. A muszę ci powiedzieć, że on potrafi streamować 24 godziny. Powiem szczerze, muszę się chyba do niego zapisać na jakieś korepetycje. No i to jest najcięższe 3 minuty w życiu Pasuta, tak mi się wydaje. Tak. Kamil Tazy ma. Ja wygrałem, to sędziowie ślepi. Ja żartuję, gratulacje. Zobaczmy, tutaj Rafonix postawił na jedyne rozwiązanie, czyli pójście w awanturę i trafienie któregoś z siosów, no ale nie udało się. Po raz drugi w tej rundzie. Nie, mówi, że podejmie walkę. Kaczor zwycięża! Co tu się dzieje? Tak się wraca z Meliny. Jebać stare kurwy. Pozdrawiam wszystkich prawdziwych ludzi. Dzisiaj butelek na głowach nie rozpierdalamy. Do domu, chill out, kulturka. Na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim obecnym. Ja zawijam się wykąpać, przebieram się i lecę w kosmos. 2 tygodnie kurwa do Tybetu i chuj. Siemano, pozdrawiam. Prowokuje, prowokuje! Wszystko z jak najbardziej należytym szacunkiem.
No już koniec przerwy, tutaj chyba. No i teraz magiczny musi zebrać się w sobie. Nie tak ma! Jest. Przegrywa magiczny! Siat, pa, dajcie mi kurwa teraz do oktagonu tą kurwę, która przegrała z Najmanem! Dziuźwiakow! Cios też może wejść, kurwa, dwójka! Chodźcie teraz, się ponapierdalamy troszeczkę, co? Ponapierdalamy się może troszkę, co? Do pierwszej krwi, kurwa, waszej. Ale Paweł już tu idzie. Tak, bardzo chętnie zniszczyły rękawicy i zapłacił za wszystko w oktagonie. Nie będziesz tak łatwo jak z Magikalem dzisiaj, co się poddał. Dzięki mnie, Pawełku, możesz wracać samochodem, a i tramwajem, kurwa, do Warszawki, bo ci na paliwo dałem, kurwo jebam. Dzisiaj, 3 sierpnia, przechodzi do historii we Wrocławiu, we wrocławskiej orbicie. No i co, Bartku? Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękujemy. Bartek Gładkowicz i Tomasz Majewski, dziękuję, kłaniamy się nisko.